serdecznie. Bardzo nas to cieszy, że tu w Gdańsku przyjeżdża w zasadzie już co roku spora gromadka młodych studentów i akordeonistów, którzy spotykają się z nami w pewnym sensie świętując Światowy Dzień Akordeonu. Akordeon jest obecny w różnych nurtach rozwoju muzyki i jednym z takich kierunków, w których znalazł dobre miejsce i po dzień dzisiejszy bardzo aktywnie funkcjonuje, jest tango. Swoją dzisiejszą prelekcję zatytułowałem Sztuka Tanga, bo pomyślałem, że z jednej strony opowiem Państwu o historii tanga, z drugiej strony może pokuszę się o jakieś wskazówki dla wykonawców, ale też przedstawię kilka ciekawostek, historii związanych z tangiem, o których tak na dobrą sprawę czasami warto wiedzieć, bo w zasadzie każdy akordeonista w swoim repertuarze ma tango i po to tango chętnie jako akordeoniści sięgamy. Skąd tak naprawdę wzięło się tango? Jeszcze do niedawna ta wiedza historyczna nie była zbytnio uporządkowana. Padały pojedyncze hasła. Tango argentyńskie, Astor Piazzolla, jacyś pojedynczy kompozytorzy pochodzący z Argentyny. Ale właśnie ten kierunek, a więc Ameryka Południowa, to obszar, w którym tango miało swój początek. Około 1536 roku po raz pierwszy hiszpańscy konkwistadorzy dopływają do brzegów ówczesnej Ameryki Południowej i kilkanaście lat później zakładają niewielką osadę dziś. Ta osada to stolica Argentyny, Buenos Aires. Hiszpanie poszukiwali wówczas złota. No i w osadzie i na nowym kontynencie, który odkryli, poszukiwali różnych ciekawych surowców, którymi mogli wymieniać i wreszcie handlować. A więc ten czynnik ekonomiczny sprowokował, że właśnie Hiszpanie postawili tam jako pierwsza nacja kroki. No i oczywiście potrzebowali pracowników do obsługi tego całego przedsięwzięcia. Przywożono zwyczajnie czarnoskórych niewolników, którzy zajmowali się ciężką taką pracą. I to są takie, można powiedzieć, podwaliny, jeśli chodzi o powstanie tanga, ponieważ na obecnym terenie Argentyny, ale też Urugwaju, w takim, można powiedzieć, kulturalnym tyglu spotkali się czarnoskórzy niewolnicy, Hiszpanie, włoscy imigranci. Każdy ze swojej kultury, można powiedzieć, dodał to, co miał najbardziej charakterystyczne i najbardziej rozpoznawalne, więc Hiszpanie, rytm hiszpańskich habanery, Włosi, pewny styl bel canto, no i czarnoskórzy niewolnicy, rytm, ale też stworzyli podwaliny do tańca, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że początkowo tango to był właśnie taniec. Muzyka w pewnym sensie towarzyszyła różnym obrzędom związanym z tańcem, a takie obrzędy wśród czarnoskórych niewolników nazywano candombe. Historycy tanga mówią, że candombe jest pewnego rodzaju wstępem do tanga. Wyglądało to tak, że niewolnicy zazwyczaj w niedzielne popołudnia, kiedy odpoczywali po ciężkiej pracy, rytuałem był taniec, który trwał około godziny. W pierwszej fazie tańca mężczyźni i kobiety stali naprzeciwko siebie. W kolejnej fazie jakby zbliżali się ku sobie, wykonując różne takie, prawda, ruchy, ocierając się o siebie. No i wreszcie w trzeciej fazie większość zgromadzonych osób ustawiała się w kółku, natomiast poszczególni tancerze bądź też pary w sposób taki improwizowany, popisowy wykonywali taniec dla pozostałych członków. Akompaniowano na instrumentach perkusyjnych, które przywożono na statkach właśnie z Afryki.
A więc ten akompaniament był tylko i wyłącznie wykonywany na różnego rodzaju bębnach, one były większe lub mniejsze, wykonywano takie różne rytmy. Szybko taki taniec jakby stał się w kręgu zainteresowań Hiszpanów, ale też gachos. Gachos to są kowboje, którzy zamieszkiwali Amerykę Południową, jakby odpowiednicy takich właśnie pasterzy, którzy na co dzień zajmują się rolnictwem, wypasają bydło. I oni jakby zainteresowani tańcem czarnoskórych chętnie zaczynają też w nim uczestniczyć. I tu przechodzimy w zasadzie do przedmieści, do biednych portowych dzielnic Buenos Aires i Montevideo, a więc stolicy Urugwaju, bo tam w przedmieściach mówi się, że tango również miało swój początek. Również po ciężkiej pracy robotnicy umilają sobie czas tańcząc tango, ale też akompaniując sobie już na instrumentach, takimi pierwszymi, które wchodziły w skład pierwszych zespołów, które wykonywały tango, była gitara, która pełniła rolę takiego instrumentu harmonicznego, skrzypce oraz flet. Akordeon pojawił się dopiero później, jakby zastępując gitarę i przejmując takie obowiązki właśnie instrumentu akompaniującego, podtrzymującego harmonię. Te dzielnice portowe nie były w kręgu zainteresowań mieszkańców aglomeracji, a więc początkowo mieszkańcy Buenos Aires zupełnie nie interesowali się tym, co działo się na przedmieściach i no, uważali Arrabal i Arilas, bo to głównie dwie takie dzielnice Buenos Aires, za, można powiedzieć, slums, jeśli wolno użyć takiego określenia, ale z czasem za sprawą wędrownych kataryniarzy, muzyków, którzy przemycali tango na przedmieścia miast, czy też na rynki i place, wykonując muzykę, Argentyńczycy coraz bardziej zaczęli doceniać ten rodzaj muzyki. On szybko zakorzenił się w kawiarniach, na uliczkach, w parkach. Można powiedzieć, że tango coraz chętniej i częściej było wykonywane, tańczone przez Argentyńczyków, ale nadal był to okres, w którym taniec powodował to, jak funkcjonowała muzyka. Więc ona początkowo była prosta i była zupełnie akompaniamentem. I takich wykonawców tanga nazywano starogwardzistami. Oni chętnie podkreślali właśnie rytm w swoich kompozycjach czy utworach. Natomiast nowogwardziści chętnie eksperymentowali z harmonią, stosowali rytm skompowany, często instrumentaliści, coraz lepsi, pojawiający się w tych zespołach, wykonywali popisowe, wirtuozowskie fragmenty. No właśnie po to, żeby zainteresować nie tylko tańcem, ale właśnie muzyką Argentyńczyków. Zanim tango, które dziś kojarzymy jako namiętny, pełen energii taniec mężczyzny i kobiety, stało się tak popularne w Argentynie, trzeba wiedzieć, że początkowo tango wykonywano i tańczyli je tylko i wyłącznie mężczyźni. Podyktowane było to tym, że w pewnym okresie w Argentynie na jedną kobietę przypadało aż 10 mężczyzn. Ci panowie zwyczajnie po prostu ze sobą tańczyli i bawili się. Ten układ tańca, który Państwo z pewnością dzisiaj znacie jako ten namiętny i pełen energii, nie miał nic wspólnego z tym początkowym układem tańca. Mężczyźni, podobnie jak w drugiej fazie candombe, no może delikatnie, prawda, przemierzali obok siebie, jakby tworząc jakąś rodzaj zabawy, ale zupełnie nie miało to nic wspólnego z obecnym tangiem. Pojawiały się duże zespoły instrumentalne, dochodziły do 30 wykonawców.
takie zespoły w Argentynie, określano mianem Orkiestra Tipina. Coraz częściej pojawiali się w nich bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich partii muzycy. Nie byli to już wzięci rodem z dzielnic sportowych amatorzy, ale właśnie często wykonawcy, którzy zdobywali i doskonalili swój warsztat, i wśród nich akordeoniści i bandoneoniści. Trzeba jasno powiedzieć, i historia tanga też o tym mówi, że akordeon był pierwszym instrumentem, który pojawił się w tangu. A więc często sformułowania mówiące, że bandoneon jest takim instrumentem zakorzenionym, jest to oczywiście prawdą, bo jest on w dalszej historii najbardziej rozpoznawalnym i charakterystycznym dla tango instrumentem. Niemniej jednak akordeon nie był traktowany na równi z bandoneonem. Bandoneon pojawił się w Argentynie za sprawą imigrantów. To był niewielki instrument, można było go spokojnie zapakować w walizkę i przewieźć statkiem. A Argentyna w tym czasie, przed pierwszą wojną światową, wkrótce po, cieszyła się dużym zainteresowaniem imigrantów. Była odpowiednio spokojnym miejscem, statut ekonomiczny i materialny Argentyńczyków stale się podwyższał. W związku z tym chętnie, jak to choćby ma miejsce w czasach obecnych, udawano się tam za chlebem i właśnie tam trafił niemiecki bandoneon, który w Argentynie nie został wynaleziony. Jak trafił do argentyńskiego tanga? No właśnie jako taki instrument, który można było łatwo ze sobą zabrać, czy przenieść, czy zagrać w każdym dowolnym miejscu, czy w kawiarni, czy na ulicy. Ale też, jak wiemy, bandoneon jest odrobinkę głośniejszym instrumentem od akordeonu. W związku z tym w pewnych momentach, gdzie zainteresowanie tańcem i tangiem w Argentynie było bardzo duże, to zespoły powiększały swój skład właśnie poprzez dodawanie kolejnych bandoneonów. One dochodziły nawet do 12 wykonawców. Często zdarzało się, że w aranżacjach czy we wstępnych kompozycjach bandoneon wykonywały dokładnie tę samą partię, ale właśnie zwiększano wolumen brzmienia tylko i wyłącznie poprzez dodawanie kolejnych instrumentów. No, jasne było to, że nie było możliwości wykorzystania w tamtym czasie żadnej aparatury nagłośnieniowej. Tango, można powiedzieć, zawładnęło Argentyną. W związku z tym w nawiązaniu do muzyki jazzowej też miało swoje ikony. Jedną z nich był Carlos Gardel, jeden z najbardziej znanych twórców, jeśli chodzi o argentyńskie tango. Z pochodzenia był Francuzem, swoje życie i twórczość głównie spędził w Argentynie, ale zrobił też wielką karierę w Stanach Zjednoczonych. Był pierwszym Argentyńczykiem, który wprowadził tekst do argentyńskiego tango. Początkowo był taniec, następnie muzyka jako akompaniament, ale z czasem, kiedy powstawały zespoły, na ich czele stawała wokalistka bądź wokalista, która właśnie wykonywała i śpiewała tango. Powstawało mnóstwo tekstów. 98% treści tych piosenek było o miłości. 2% traktowało o klęsce nieurodzaju, o problemach klasy robotniczej. Jednym z takich przykładów związanych, można dzisiaj powiedzieć, z rolnictwem jest tango El Choclo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza kolba kukurydzy. Bardzo znany zresztą utwór i chętnie tańczony i wykonywany przez różne zespoły. Carlos Gardel, jak już wspomniałem, robi zagraniczną karierę i w zasadzie dzięki niemu tango wydostaje się do Ameryki Północnej. On wykonuje wraz ze swoimi muzykami tango w amerykańskiej produkcji Siedmiu Jeźdźców Apokalipsy. Spotyka się nawet w Stanach Zjednoczonych z trochę młodszym od siebie Astorem Piazzolą. Piazzola jest wówczas młodym, jeszcze chyba nie do końca zapowiadającym się i opującym na kontynuatora rozwoju tanga twórcą. Odbywają krótką rozmowę. Piazzola gra już wówczas na bandoneonie, pobiera pierwsze lekcje gry nauki na tym instrumencie, no a Carlos Gardel wówczas jest i przebywa w Stanach na zagranicznym tournée.
Nie do końca, jak się później okazało, kompozycje Gardela odpowiadają Tencowi, ale to może o tym za chwileczkę. Gardel ginie w 1935 roku, no, pozostawiając po sobie bogatą twórczość, no i postać takiej ikony związanej z tangiem. Od jego imienia nazywane są place, skwery, ulice, powstaje specjalne muzeum, nawet audycja radiowa w rozgłośni argentyńskiego radia, która specjalnie co tydzień emitowała jego kompozycję. To właśnie radio w Argentynie stało się takim motorem do rozwoju i popularności tanga. W tamtym czasie w Argentynie istniało około 15 rozgłośni radiowych, które no może nie non-stop, ale co kilka godzin emitowały tango. Te kawiarnie, które były dość zamożne, fundowały dla swoich słuchaczy koncerty z muzyką na żywo. Natomiast tam, gdzie odrobinę środki były skromniejsze, wystawiano właśnie radio i w godzinach popołudniowych niemalże każdej audycji radiowej prezentowane były kompozycje tanga. Co spowodowało ekspansję tanga do Europy i w ogóle na cały świat? Narodziło się w Argentynie, ale w odczuciu również moim, ale wielu muzyków, w zasadzie trudno często sprecyzować, skąd tango naprawdę wzięło swoje korzenie. Bo krótko po II wojnie światowej Finowie, gdzie w Finlandii tango jest bardzo popularne, uważali, że właśnie tango narodziło się w Finlandii i absolutnie nie chcieli słyszeć o tym, że Argentyńczycy uchodzą za pierwszych, którzy tym gatunkiem się zajmowali. Ale tango dociera do Europy w 1908 roku, do Francji, do Paryża, a w zasadzie pierwsze wzmianki o tańcu argentyńskich marynarzy z francuskimi kobietami pochodzą z tego samego roku z Marsylii. Prawdopodobnie okręt szkoleniowy argentyńskiej marynarki wojennej przypływa do portu w Marsylii. Marynarze wysiadający zabawiają się z francuskimi kobietami, mają na pokładzie nuty, bandoneon, jeszcze inne instrumenty i we francuskich kawiarniach w ten sposób spędzają ten czas na lądzie. Szybko Francuzi, którzy uchodzą za, w takim czasie również uchodzili za taką w Paryż, za stolicę mody, szybko przyswajają tango. Francuska arystokracja funduje stypendia dla argentyńskich nauczycieli tanga, zapraszani są na różne koncerty, stypendia, występy, festiwale. Argentyńczycy, zarówno muzycy, jak i kompozytorzy. Również we Francji zostaje w 1913 roku zarejestrowane tango przez orkiestrę Gwardii Republikańskiej, która wówczas uchodziła za jedną z lepszych orkiestr we Francji. Była to kompozycja Argentyńczyka, która przez taki bardzo duży zespół zarejestrowana została na płycie winylowej, co świadczy też o dużej popularności tego gatunku, no bo jeśli coś zostało zarejestrowane w czasach w zasadzie pionierskich, jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku, to znaczy, że miało to duże znaczenie dla przyszłych odbiorców. Z Francją i tym, jak bardzo Francuzi zachwycali się tangiem, należy również wiązać kolejne kraje Europy. Na przykład potomkowie cara Mikołaja byli świetnymi tancerzami, jeśli chodzi o Rosję. Sam car Mikołaj posyłał swoich bratanków na nauki właśnie tańca. Również we Włoszech zainteresowano się tym tańcem. Początkowo uważano go za dosyć taki może niekoniecznie przystępny dla włoskiej arystokracji. Nawet został zorganizowany specjalny pokaz tańca dla papieża w 1913 roku, w którym jakby tancerze chcieli może właśnie udowodnić, że
że tango nie sprowadza nas w złą drogę. Mówiło się w różnych sferach, że no, ten taniec jest zbyt namienny, że absolutnie nie pasuje on do salonów włoskiej klasy arystokratycznej. Natomiast papież jednoznacznie po tej prezentacji nie wypowiedział się na temat tego, czy tango mogłoby być zabronione. Wypowiedział się tylko krótko, że zachęca tańcerzy do tańczenia weneckiej furlany. Natomiast jakby jego brak sprzeciwu i jakby jasnego głosu spowodował, że tango również we Włoszech świetnie w dalszym ciągu się rozwijało. Po raz pierwszy zaprezentowane w Polsce w 1913 roku, zresztą nie tak dawno, bo 4 lata temu świętowano stulecie tanga w Polsce. No i znowu, gdyby ktoś zapytał Polaków, to możemy sobie przypisać wielkie zasługi, jeśli chodzi o rozwój tanga. I podam Państwu kilka ciekawostek. Mieliśmy znakomitych kompozytorów Jerzego Petersburskiego, między innymi, który w 1948 roku, jako kompozytor, który tworzył w dużej mierze tanga, stworzył krótki radiowy jingle dla rozgłośni argentyńskiego radia. Taki właśnie krótki, tangowy, muzyczny fragment, który reprezentował główne wydanie audycji. To zdaje się była jedna z najważniejszych rozgłośni radiowych w Argentynie. W Polsce powstawały, podobnie jak we Francji, zespoły, interesowano się tangiem, wielu kompozytorów tworzyło kompozycje związane z tym gatunkiem, ale taką ciekawostką, którą ja kiedyś, na którą natrafiłem przy okazji pracy o historii tanga, był klub baroniczy Chopin w Toruniu. Zachowały się zdjęcia, trochę partytur. To była taka orkiestra tangowa, która w swoim składzie miała różne instrumenty, ale również bandoneony. Przygrywała do tańca w luksusowych toruńskich kawiarniach i restauracjach. Nawet z okazji stulecia i w ostatnim czasie też powstał taki pomysł, bo coraz więcej polskich akordeonistów sięga po bandoneon. Powstał taki pomysł, żeby w Toruniu wskrzesić taką orkiestrę, żeby podczas jednego z festiwali tanga zorganizować koncert takiej orkiestry. Na razie nie doszło. Nie doszło to do skutku. Tango, jak już wspomniałem, opanowało Europę. Jest obecne w Ameryce Północnej, ale lata 40., a więc krótko po wybuchu II wojny światowej, to taki okres szczególny prosperity dla rozwoju tanga w Argentynie. Prezydent Juan Perón wraz ze swoją żoną chętnie gości na różnych festiwalach związanych z argentyńskim tangiem. Wspiera rodzimych twórców, no choćby w postaci ustawy, która gwarantuje, że 1/3 muzyki wykonywanej w argentyńskich rozgłośniach będzie tangiem i będzie związana z argentyńskimi twórcami. Stara się tym samym jakby zwiększyć dochody, zarobki dla muzyków prezentujących tango, ale tango w tym okresie w Argentynie ma się właśnie szczególnie dobrze jeszcze z innego względu. Nie było popołudnia, żadnej wolnej, prawda, soboty, w której nie organizowano by pokazów tango. Do kilku tysięcy takich różnych małych imprez związanych z tangiem dochodziło dziennie w Buenos Aires. Podczas słonecznych dni tańczono tango na boiskach piłkarskich, na różnych placach. Zdejmowano nawet krzesła w salach kinowych po to, żeby zwiększyć tym samym przestrzeń. Był to niezwykle ważny okres dla popularności tego gatunku, ale też okres, w którym pojawił się Astor Piazzolla i w pewnym momencie w pewnym sensie wyrastał w tych warunkach i w tym czasie, w którym popularność tanga w Argentynie była bardzo duża.
trudno teraz sobie to wyobrazić, ale kiedy Juan Perón zostaje aresztowany i jakby jego rządy i prezydentura dobiegają końca, tango już dla Argentyńczyków nie miało takiego znaczenia. Starali się oni nadal jakby tańczyć, ale takiego rozmachu jak w latach 40. do początku lat 50. Już nigdy nie miało i dopiero w 2009 roku Argentyńczycy zdali sobie sprawę, że tango jest w zasadzie takim, można powiedzieć, produktem przyciągającym turystów i zostało ono również wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. To był ten sam rok i znowu Argentyńczycy jakby szczycą się tangiem, a w Argentynie powstają kolejne zespoły i chętnie wykonywana jest ta muzyka. Zanim przejdę i opowiem Państwu o sztuce, za którą uważam tango, opowiem jeszcze w kilku słowach o Astorze Piazzolli. Tak jak wspomniał Cezary Paciorek, rzeczywiście jeśli mowa o akordeonie i różnych takich ikonach, to z pewnością Astor Piazzolla do nich należy. On w pewnym momencie jako młody bandoneonista brał udział występując z różnymi orkiestrami. Miał w swoim dorobku ciekawe aranżacje, ale wewnętrznie poszukiwał czegoś innego. Świadczą o tym próby jego studiów kompozytorskich, takie momenty, w których jakby próbował oderwać się od tanga. W latach 50., kiedy otrzymał stypendium rządu francuskiego na wyjazd do Paryża na studia kompozytorskie u Nadine Boulanger, przekonał się po kilku lekcjach u niej, prezentując jej swoją kompozycję tango, że właśnie tango to, co powinien rozwijać i to, w czym najlepiej się czuje. Takie było zdanie Boulanger, która uchodziła wtedy za jedną z ważniejszych nauczycielek kompozycji i swoje kompozycje konsultowali z nią m.in. Igor Strawiński. Piazzolla wraca do Argentyny i czuje taką potrzebę, żeby zreformować odrobinę tango. To nie jest nic takiego, jak opisuje w swoim wywiadzie, co miałoby doprowadzić do dużej rewolucji tanga, ale poprzez zastosowanie nowego instrumentarium, nowych aranżacji, zaproszenia wreszcie do składu swoich zespołów bardzo utalentowanych muzyków, jak sam wspomina, nigdy nie kierował się zupełnie związkami koleżeńskimi czy sympatią do poszczególnych osób, ale właśnie wybierał najlepszych muzyków, którzy zasilali jego zespoły. Spowodowało to, że zupełnie inaczej brzmią kompozycje Astora Piazzolli. Nie mają często niczego wspólnego z tymi utworami i z pierwszymi tangami, które powstawały jeszcze 20 czy 30 lat wcześniej, zanim Piazzolla zaczął pisać swoje utwory. Tancerze, jak pewnie Państwo w większości wiecie, niechętnie tańczą do kompozycji Piazzolli. Synkopowany rytm, różne improwizacje, nietradycyjne instrumentacje, zastosowanie vibrafonu, gitary elektrycznej sprawiło, że coraz częściej Piazzolla zapraszany jest na festiwale muzyki jazzowej, czy współpracuje z muzykami z kręgu muzyki poważnej, komponując choćby dla wiolonczelisty Yo-Yo Ma. Co świadczy o tym, że jakby środowisko nie tylko tanga, które w pewnym sensie traktuje Piazzolla jako osobę wyklętą, ale środowisko całego świata obserwuje Piazzolla i ruchy związane z rozwojem tanga jako coś ciekawego i coś, w czym warto by się
zainteresować. Sporo już obiecanie wiemy, ale trzeba jeszcze tylko wspomnieć, że on dosyć konsekwentnie i radykalnie podchodził do tych zmian. Trzeba wspomnieć, że te pierwsze tango w zasadzie opierały się na kilku akordach, nie były zbyt rozbudowanymi kompozycjami, no a jak wiemy, kompozycja Storpiezzoli zupełnie są inne, nawiązują często do formy fugi, do takich klasycznych rozwiązań, no a instrumentacja czy aranżacja jest szalenie interesująca po dzień dzisiejszy. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, czy Astor Piazzolla będzie miał jakiegoś następcę i czy dokona się jeszcze jakiś krok w rozwoju i rewolucji tanga? Trudno nam sobie to wyobrazić, ale wydaje mi się, że spory głos w tym zakresie mają akordeoniści i udział akordeonu nie tylko w tangu przeznaczonym do tańca, czy też w takich kompozycjach bardziej komercyjnych, ale właśnie w muzyce współczesnej, w której, jak okazuje się, tango znalazło również swoje dobre miejsce. Jednym z takich pierwszych przykładów inspiracji tangiem u kompozytorów, którzy na co dzień zupełnie zajmowali się inną twórczością, było tango na fortepian Izaaka Albenisa, skomponowane w 1892 roku. W zasadzie jest to utwór oparty na rytmie hiszpańskiej habanery. Bardzo przyjemna kompozycja, która często również wykonywana jest przez akordeonistów, opracowana na różne inne składy, ale dowodem tego, jak bardzo taki duży ładunek, jeśli chodzi o inspirację i to, jak dużą energię czy emocje niesie ze sobą tango, no bo skoro w okresie ponad 100 lat potrafiło zawładnąć niemalże całym globem i całym muzycznym światem, to w pewnym sensie jest to krótki czas, mając na myśli może w ostatnim czasie rozwój technologii, ale w zasadzie ta jego ekspansja z Ameryki Południowej do innych kontynentów była błyskawiczna jak na tamten moment. Tangiem zainteresował się w jednej ze swoich kompozycji Erik Satie, a w 1918 roku w swojej historii żołnierza również Igor Strawiński. Wśród kompozytorów Alfred Schnittke czy John Cage, no to by potwierdzało, że w zasadzie no tango to nie jest tylko i wyłącznie kawałek muzyki, który ma służyć jako akompaniament do tańca, ale tango porywa nie tylko tańcerzy, muzyków, ale kompozytorów muzyki, którzy poszukują i tworzą, jak w przypadku Cage'a, wiele ciekawych i oryginalnych rozwiązań. W Polsce pierwsze takie próby, jeśli chodzi o tanga, to jednym z dużych nazwisk, może bardziej były to kompozycje w takim wydaniu komercyjnym, bo pisane na zamówienie Polskiego Radia i to jeszcze pod pseudonimem, to kilka kompozycji Witolda Lutosławskiego, które powstały w latach 50. Tango skomponował Tadeusz Wielecki, Sławomir Kaczorowski czy Zbigniew Bargielski. I wydaje się, że to tylko najważniejsze nazwiska i kompozycje, które w pewnym sensie opatrzone są tytułem, a więc słowo tango mają właśnie w tytule. Natomiast jest jeszcze gro utworów, które inspirowane są tangiem, specyficznym rytmem, właśnie między innymi habanery, czy rytmem 3-3-2, które po prostu tego tanga nie mają w tytule, ale jakby pierwiastek tanga jest w nich zawarty. Trudno by dotrzeć do takich utworów i przeszukać jakby całą literaturę związaną z różnymi instrumentami. Niemniej jednak akordeoniści w ostatnim czasie chętnie interesują się tangiem, no właśnie chyba za sprawą Astora Piazzolli.
moda na jej twórczość dotarła do Polski chyba pod koniec jego życia. Na początku lat 90. Pojawiają się pierwsze kompozycje, może formują się jakieś składy. Ja jako uczeń szkoły średniej po raz pierwszy usłyszałem oryginalny, można powiedzieć, Piercelowski kwintet w wykonaniu Tangata Kwintet z akordeonistą, bandoneonistą, klawiszem Baranem na czele. I wydawało się wtedy, że tango no to jest jakaś wielka moda, że Piercola, że zagranie pół roku, to coś niebywałego. Okazało się, że od tego czasu minęło już około 20 lat i kompozycje Piercoli nadal są aktualne. Mówi się, że nie ma dobrego koncertu, często w Filharmonii, koncertu kameralnego, w którym nie pojawiłoby się tango. Akordeoniści interesują się tangiem nie tylko na koncertach, ale dodają tango do swoich albumów, które się okazują. Najwięcej rzeczywiście z nich jest takich, które zawierają kompozycje Astora Piazzolli. Wspomniany Klawisz Baran nagrał taką płytę, Mika Wainen, Klaus Payer, niemiecki akordeonista i bandoneonista, i Peter Soave. Wśród akordeonistów, którzy nie tylko rejestrują Piazzolla, ale inne kompozycje inspirowane tangiem, to był za chwileczkę o nich, ale wśród takich akordeonistów jest m.in. Stefan Husong, który na swojej płycie zatytułowanej Tango zarejestrował szereg takich kompozycji, Claudio Iacomucci w kompozycji Luisa de Pablo. Mie Mikis ze Stefanem Husongiem nagrywa kompozycję Piazzolli Balet Tango w aranżacji na dwa akordeony. Matti Rantanen nagrywa jedną z kompozycji Matti Murto, gdzie właśnie jedną z części jest tango, a oraz taki włoski akordeonista Roberto Caperlotto. To dowodzi temu, że akordeon jakby w rękach współczesnych wykonawców, akordeonistów jest chętnie też jakby kojarzony z tangiem. I w mojej opinii wielu akordeonistów właśnie choćby jedno tango w swoim repertuarze właśnie posiada. Chętnie adoptujemy, jak w przypadku tanga Igora Strawińskiego z 1940 roku, tango właśnie na akordeon. No i kto wie, czy dzisiejszy instrument koncertowy, na którym mamy możliwość grania, nie stałby się w jakiejś takiej odległej perspektywie instrumentem, który byłby chętnie wykorzystywany przez kompozytorów. Czy istnieje wzorcowa interpretacja tang? Czy coś szczególnego powinniśmy wiedzieć o tangu? Z pewnością ten rys historyczny, z pewnością to, skąd wzięło się tango, ale przyznacie Państwo, że jest coś specjalnego w wykonywaniu tanga. I wypisałem sobie kilka takich rzeczy, o których warto pamiętać. Przede wszystkim związane z tangiem jest charakterystyczne dla gry na bandoneonie, ale podkreślenie rytmu przez odpowiednią artykulację czy akcentowanie. Często wspominamy o tym, ale jakby tak naturalnie wykonując tanga, myślimy o tym, że jakby delikatnie podszarpowujemy miech i wydaje mi się ten sposób gry, jeśli chodzi o interpretację tanga, to jest właśnie szczególny i tylko i wyłącznie przypisany do tanga. To jest w pewnym sensie praca miecha i prowadzenie właściwej artykulacji jako jeden z takich najważniejszych czynników. Czy stricte naśladowanie bandoneonu? Wydaje mi się, że w pewnym sensie należałoby pamiętać o samej jego konstrukcji i o tym, że pewne frazy przerwane są poprzez naciśnięcie spustu powietrza. My często akordeoniści, sam również w swoich różnych pomysłach, łapię się na tym, że mam pewnego rodzaju swobodę w rozciąganiu miecha i tym ilość powietrza w zasadzie przy zmianach miecha jest nieograniczona. Natomiast frazy bandoneonu, ale też kompozycje akordeonowe czy tematy tworzone na bandoneon często właśnie
zakomponowane są w taki sposób, żeby znalazło się miejsce na zamknięcie miecha, bo jak wiemy, w pantonie ten instrument, może nie każdy w każdej konstrukcji, ale posiada inny dźwięk na rozciąganie i ściąganie. Duże emocje, taka energia, no i zapamiętanie tego, że często od początku tanga miały taką strukturę ABA, gdzie części A były bardzo takimi energetycznymi, bardzo kontrastowały z częścią B, która zazwyczaj była melancholijna. A w przypadku tekstów właśnie to był taki popis sentymentalnego, sentymentalnego śpiewu. W związku z tym trudno jest mi powiedzieć, czy istnieje wzorcowa interpretacja. Ja czytając ostatnio kilka recenzji płyt związanych z tangiem, właśnie doszukałem się takich jedynego niedosytu wśród recenzentów, właśnie jeśli chodzi o przerysowanie brzmienia akordeonu przy wykonywaniu tanga. Natomiast tych interpretacji jest bardzo dużo i w zasadzie jedną z ważniejszych też kwestii, jeśli chodzi o użycie akordeonu w tangu, byłaby sprawa odpowiedniego użycia rejestrów. Ja preferowałbym rejestry transponujące, które w pewnym sensie najbardziej mogłyby naśladować bandoneon, ale są też takie pomysły, aranżacje czy też propozycje innych akordeonistów, które no, po prostu wykorzystują rejestry pojedyncze, bez transpozycji, w których akordeon też nie brzmi źle, ale w moim odczuciu właśnie rejestr transponujący i użycie go czy w kompozycjach Piazzolli, czy utworach muzyki współczesnej, gdzie ten pierwiastek tango jest obecny, byłoby takim dopełnieniem brzmienia bandoneonu. Kilka ciekawostek związanych z tangiem. Tango pierwsze zostało według badaczy etymologii tego terminu użyte na dawnych mapach w Angolii i Mali. Tangiem nazywano zamknięte miejsca, jakieś rezerwaty. Tango to też okrzyk, który podczas candombe wykrzykiwali czarnoskórzy niewolnicy, którzy chcieli po prostu zaprzestać tańca albo zrobić jakiś nagły zwrot w swoich popisowych improwizacjach. Po prostu wykrzykiwali tango. No ale tango to przede wszystkim taniec. Tango to forma, gatunek muzyczny. Tango to dramat Sławomira Mrożka, tytuł dramatu z 1963 roku. Tango to amerykańska barka desantowa, wykorzystana w czasach II wojny światowej. Tango to model piłki wyprodukowanej w 1978 roku na potrzeby mundialu. A jak Państwo wiecie, Mistrzostw Europy w 2012 roku, tango 12, taka piłka również powstała. I okazuje się, że na potrzeby promocji różnych artykułów używano i nadal używa się sformułowania tango jako coś, co wiąże się z jakąś konkretną energią, ma bardzo dobry przekaz. No i tak, nazwa fortepianu, budowano takie modele Beethoven, Liszt czy Chopin, właśnie jeden z modeli fortepianów było tango. Wyroby odzieżowe, perfumeryjne, kartki pocztowe, koktajle, desery czy leki nazywano tangiem. Jeśli Państwo chcielibyście pobrać taką aplikację na telefon, to również jest dostępna tango. Jest to taki komunikator, który no, działa chyba na takiej zasadzie jak większość komunikatorów, a więc można przesyłać, wysyłać różne rzeczy. Kiedy pisałem pracę, a profesor Olczak był zdaje się jednym z jurorów na konkursie w Fingertown, myślałem, że żartuje początkowo, bo on napisał list, w którym napisał: jestem w hotelu, jeśli chcemy porozmawiać, zainstaluj komunikator tango. Ja wtedy po raz pierwszy od profesora dowiedziałem się, że taki komunikator istnieje. A więc tango to sztuka. Sztuka tańca, sztuka muzyki, sztuka baletu, bo również Sergiusz Diaghilew, ale jego kontynuatorzy używali elementów tanga w swoich baletach. Tango to produkcja bandoneonu, tango to jakieś emocje, jakaś
piękny kawałek historii, który wypływa i który narodził się w zasadzie jako chęć chwilowej radości po trudach ciężkiej pracy. I w zasadzie wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy, jeśli chodzi o narodowości, troszkę z tym tangiem związani, ponieważ ono powstało jako taka wielokulturowa struktura i jako tak, udział, można powiedzieć, w procesie tworzenia brało wiele nacji, to tak w zasadzie wszyscy bardzo dobrze to tango czujemy, bardzo dobrze tango odczuwamy. Stąd może chęć nadawania różnym markom czy modelom nazwy tango, stąd może chęć posiadania, nagrywania czy wykonywania tango przez instrumentalistów, no i wreszcie inspiracji kompozytorów tym gatunkiem, bo to oni w zasadzie teraz w dużej mierze będą torować dalsze możliwości rozwoju tego gatunku. W mojej opinii tango to sztuka i mam nadzieję, że te kilka słów było i jest tego potwierdzeniem. Dziękuję Państwu bardzo.